Zamiast ludzie ciągnąć w górę, to jak na Polskę przystało, wszyscy sprowadzają do parteru i po prostu nie ma. Po co tam będziesz szła, to nie ma sensu, tylko się wygłupisz, a co jak się nie dostaniesz, no to będzie wstyd. A ja powiedziałam, a nie, bardzo się wstydziłam, stresowałam, nie wierzyłam kompletnie we własne umiejętności i możliwości. Klienci są różni, pijani wujkowie z rozpiętą koszulą. Ach, pani jest piękna i w ogóle cudownie. Wiem, wejdziesz na scenę w jakimś poszarpanym dresie, czy tam jakiejś tam przepoconej za przeproszeniem koszulce, no to też ludzie widzą, no nie? No sam wiesz, idzie piękna, ładna kobieta, no to się za nią obejrzysz, tak? Lepiej było samą wokalistką albo samą trenerką. Jeżeli mam być szczera, no to oczywiście chodzi tutaj o kwestie finansowe. Dzięki fitnessowi ja mogę spełniać właśnie pasję, jaką jest muzyka, bo po prostu z tego no żyje. Nie sztuką jest fajnie zaśpiewać, tylko też sztuką jest dogadać się z drugim człowiekiem. Cześć widzowie, jest z nami dzisiaj Karolina Strzeboński, wokalistka oraz trenerka personalna. Cześć, witam Karolina. Bardzo serdecznie. Cześć. Fajnie, że dotarłaś z daleka tak naprawdę. Tak, bo z daleka. Jesteśmy w Warszawie, a ty do nas. Ja jestem z Bielska Białej, tak właściwie jestem z Żywca, ale aktualnie mieszkam w Bielsku. Jechałam tutaj ponad 4 godziny, także muszę powiedzieć, że z bólem serca Warszawa i korki wdały się mocno we znaki. Doceniamy to, dlatego fajnie, że dotarłaś w końcu do nas. Ty prowadzisz na co dzień treningi w Żywcu, tak? Tak, ja jestem instruktorem fitness i trenerem osobistym. Zarówno prowadzę zajęcia grupowe, jak i też indywidualne. I tak, można powiedzieć, że w obrębie Żywca, Bielska. Ja ciebie tak zapytam, jak właśnie jak Ines, czyli też wokalistkę, tylko z kolei disco polo, ty jesteś bardziej tak popową, tak. Bo ona też ma inny zawód. I to jest ciekawe, bo to pochłania wam też dużo czasu, energii, czyli trenerka i jednocześnie wokalistka. Jak ty to godzisz i dlaczego taki pomysł? Nie lepiej było samą wokalistką albo samą trenerką być? Wiesz co, jeżeli mam być szczera, no to oczywiście chodzi tutaj o kwestie finansowe, bo zdaję sobie z tego sprawę, że na samym początku tak naprawdę budowania swojej marki na rynku muzycznym, no nie oszukujmy się, nie przynosi to zbyt dużych zysków czy korzyści. W większości przypadków wygląda to w ten sposób, że aby się pokazać na samym początku, tak na dobrą sprawę trzeba albo za darmo gdzieś tam coś zagrać, albo za jakiś barter, albo czasami na siłę się gdzieś trzeba wbić i to są naprawdę no, niewielkie kwoty. A dzięki właśnie treningom, dzięki fitnessowi ja mogę spełniać właśnie pasję, jaką jest muzyka, bo po prostu z tego no, żyję i zarabiam. Czyli dojna krowa to fitness, a inwestujesz w siebie jako wokalistka i tak byś chciała, żeby w przyszłości to wyglądało? Chciałabym, żeby tak było i znaczy nie, ja nie mówię, że ja z tego nie zarabiam, tak? Ale na pewno są to nie aż tak wielkie pieniądze, które pozwoliłyby mi się na utrzymanie na przykład w stolicy czy z miesiąca na miesiąc, a ja tak po prostu nie chcę żyć. W takim mniejszym mieście można się łatwiej utrzymać na pewno niż w Warszawie. Warszawa zdecydowanie. To jest takie bardzo drogie miejsce w Polsce, porównując nawet do jakiegoś Krakowa czy Katowic. Czyli jak ktoś ma problemy z wagą czy tam z gorszym samopoczuciem, to zgłasza się do ciebie. Zapraszam serdecznie. I ty o niego dbasz. Nie mogę powiedzieć, że się widzieliśmy na wydarzeniu Karoliny Pilarczyk. Chyba się nie widzieliśmy, raczej ja cię widziałem, jak tam śpiewałaś. Tak. Więc tam też w jaki sposób się tam znalazłaś? Znasz się może z Karoliną, czy jak to wyglądało? Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawa historia, z tego względu, że właśnie nasz pierwszy singiel, który miałam możliwość współtworzenia właśnie z Tomkiem Lubertem, którego serdecznie pozdrawiam. Zapoznał mnie z Karoliną Pilarczyk, ponieważ oni od bardzo, bardzo dawna się przyjaźnią, kolegują i tak dalej. Więc zaproponował jej, aby wystąpiła właśnie w naszym teledysku, jako jedna z głównych postaci. I nasz teledysk, nie wiem, chyba nie miałeś okazji jeszcze obejrzeć, także zachęcam cię serdecznie, bo są fajne auta pokazane, także może ci się spodoba. Karolina grała właśnie osobę, która kieruje samochodem
i spotyka mężczyznę, jakby spotykają się na światłach i jest między nimi pościg po prostu, że oni się ścigają. I, to ciekawe. Uważam, że wyszło super. No zresztą Karolina to zawodowa drifterka, więc nie mogło być inaczej. I tak się poznałyśmy. Aha, okej. Okay. I co, jakby przyjaźnicie się, kolegujecie teraz, czy to tak z eventu na event? Wiesz co, raczej nie mamy tak prywatnie jakiegoś wielkiego kontaktu. Raz na jakiś czas wymienimy się wiadomością na Instagramie, czy gdzieś tam w social mediach, ale tak na co dzień to raczej nie. No moje takie zainteresowanie motoryzacją się ogranicza do tego, że jeżdżę samochodem, więc nie raczej tak samochody. Karolina mnie bardziej pewnie zainteresuje. Tak, niż samochód, ale wydarzenie było fajne. Podobało mi się i bardzo fajnie też zaśpiewałaś. Bardzo to też mi się podobało i właśnie się zastanawiam, jak weszliście w ogóle we współpracę z Tomkiem. To było bardzo spontaniczne, bo tak na dobrą sprawę ja się znalazłam w Warszawie na pewnej próbie z muzykami, na której też był właśnie Tomek. Przepraszam, że ci przerwę, jak się znalazłaś z kolei na tej próbie, bo to też jest ciekawe, jak sobie te znajomości zbudowałaś. Właśnie po The Voice of Poland. Okay. Tak się potoczyło, że ktoś gdzieś tam mnie zauważył w sieci, jak śpiewam i zaproponował mi spotkanie, więc nie omieszkałam nie skorzystać z tej okazji. No i się zjawiłam tam. Tam też się zjawił Tomek. Od razu między nami tak fajna taka energia, fajna współpraca się wytworzyła. Zagraliśmy sobie kilka wspólnych dźwięków i Tomek tak stwierdził, że czemu by nie spróbować czegoś razem. I tak się zaczęło. Czyli co, spodobał się twój głos od razu? Tak właściwie. Już pewnie słyszał wcześniej już w programie. Tak, jedynie gdzieś tam wydaje mi się, że pojedyncze utwory gdzieś musiał słyszeć. Natomiast no już tak na żywo, no to wiadomo, że też trochę inaczej. Też wiadomo, nie sztuką jest fajnie zaśpiewać, tylko też sztuką jest dogadać się z drugim człowiekiem, bo co z tego, jak nie wiem, super śpiewasz, jak nie jesteś w stanie się dogadać z resztą zespołu, no to są trochę takie średnio. Wokalistki na rynku, z którymi się ciężko dogadać? Pewnie, że tak. Wokaliści też są różne osoby, ale też są osoby, które są kompletnie bezproblemowe i właśnie wydaje mi się, że z nimi się najlepiej współpracuje. No, wam się dobrze pracuje, ty jesteś ambitna, dobrze śpiewasz, a Tomek też ma bardzo duże doświadczenie, prawda? Tak. Bo on współtworzył zespół czy z Dodą, czy ten wideo, tak? No to są duże projekty znane tak naprawdę w całej Polsce. Jak ty z tego też korzystasz, powiedzmy? Znowu dajesz z siebie, fajnie śpiewasz, ale też daje ci Tomek możliwość wejścia w takie rejony, gdzie inni początkujący wokaliści, czy też nawet tacy bardziej zaawansowani nie mają. Szczerze powiedziawszy, nie odbieram tego tak, że są jakieś nie wiadomo jak wielkie korzyści i wiesz, kompletnie nie o to chodzi. Ja jestem ogromnie wdzięczna, na pewno niesamowicie się cieszę, że właśnie zdecydował się na współpracę ze mną, bo jak zapewne możesz się domyślać, że zgłasza się do niego masa osób o to, żeby z nim współpracować, czy o właśnie pisanie piosenek, czy nawet o współpracę, czy jakaś współpraca w innych projektach, bo nie wiem, czy wiesz, Tomek pisze też bardzo dużo muzyki dla dzieci. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś. Nie, a powiedz mi, wy na wyłączność tak współpracujecie, że Tomek nie ma innych wokalistów i tak dalej? Nie, coś ty. No, okay. Nie. Nie wiedziałem, że dla dzieci. Też tworzy dla dzieci i też słyszałam ostatnio, że jakiś musical czy operę też słyszałam, że stworzył, więc właśnie człowiek Ewa orkiestra. Ewa, jego żona była u nas, także tak. Mówiła, że Tomek też bardzo zdolny i jakby jako kompozytor. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, tak? Ja widziałem go tam na tym wydarzeniu, ale myślałem, że on tam może gra na gitarze czy coś. No i tyle. Ciężko, tak. Interesować się każdym. No nie? To jest też bardzo, bym powiedziała, skromny człowiek, który ma naprawdę ogrom osiągnięć, niesamowity talent do tworzenia muzyki różnorodnej. Właśnie od popu po musicale. Także jeżeli powracamy do twojego pytania, to ja mogę powiedzieć, że jestem
ogromnie wdzięczna, tak? Że możemy razem współpracować i mam nadzieję, że ta współpraca zakończy się owocnie. Zobaczymy. Na razie mamy masę, wiesz, pomysłów w głowie, a co z tego wyjdzie, no to czas pokaże tak naprawdę. Pomaga ci jako wokalistce też, prawda? Dużo z tym warsztatem takim wokalnym, czy nie bardzo? Wiesz co, raczej nie. To też jest kwestia bardziej moja, indywidualna, żeby się korzystasz tutaj... z jakiejś lekcji, czy co? Na chwilę obecną nie, ale korzystałam pewnie. Miałam bardzo wielu nauczycieli, czy uczęszczałam na warsztaty. Zresztą też skończyłam 2 stopnie w szkole muzycznej, więc coś tam, coś nie coś potrafię grać na wiolonczeli. Pozdrawiam moją panią od wiolonczeli. I co? I wydaje mi się, że szkoła muzyczna też dużo mi pomogła. Mhm. No właśnie, po tym Voice of Poland miałaś pewnie dużo znajomości, okazji też do poznania takich osób, które uczą śpiewu. W ogóle jak się zaczęła twoja przygoda z tym programem? Jak ty tam trafiłaś i jak było przede wszystkim? Do programu tak naprawdę spontanicznie się zgłosiłam, bo nigdy nie czułam się na siłach, żeby w ogóle tam wystąpić. Nie byłam gotowa. Bardzo się wstydziłam, stresowałam. Nie wierzyłam kompletnie we własne umiejętności i możliwości. Zresztą też dużo osób mi mówiło, a po co tam będziesz szła, to nie ma sensu, tylko się wygłupisz, a co jak się nie dostaniesz, no to będzie wstyd i tak dalej, wiesz. Naturalnie. Zamiast ludzie ciągnąć w górę, to jak na Polskę przystało, wszyscy sprowadzają do parteru i po prostu nie ma. A ja powiedziałam, a nie, a jakoś tak było, że była pandemia. Nie było też tak dużo grania, bo ja też już ci wcześniej wspominałam, że grywałam po różnych eventach, po weselach. Nie wstydzę się tego, bo to szkoła życia. Chyba żaden wstyd, prawda? Nie, wiesz, niektórzy muzycy uważają, że to jest wstyd. Ale... Właśnie, to się chyba tak kojarzy po prostu z tym, że grasz wszędzie. Taka chałtura, tak? Wiesz, w cudzysłowie oczywiście, bo to ja podziwiam każdego muzyka, który gra po weselach, bo to jest naprawdę kilkanaście godzin grania, śpiewania, stania. I no też wiadomo, że eksploatowania swojego ciała i fizycznie, i psychicznie, tak? No bo też wiadomo, że klienci są różni i to była niesamowita szkoła życia. Pijani wujkowie. Pijani wujkowie z rozpiętą koszulą, wie. A pani jest piękna i w ogóle cudownie. No, no to okej. Okay. Czyli takie wrażenia, mówisz, dostałaś się do tego programu, bo trzeba było się dostać. Pewnie chętnych było dużo. Tak, chętnych było kilka tysięcy z tego, co pamiętam. A ile później? Później, wiesz, to jest taki przemiał ludzi, że to wygląda w ten sposób, że wysyła się zgłoszenie na zasadzie filmiku. Teraz przynajmniej tak jest, no bo była pandemia, no to też nie mogliśmy się, wiadomo, spotykać. Więc wyglądało to w ten sposób, że wysyłało się właściwie 2 filmiki, bo jeden utwór w języku angielskim, a drugi w języku polskim. Oczywiście bez żadnych tam autotunów i tak dalej, chórków, nie chórków, pół playbacków. Trzeba było zaśpiewać od serca, tak jak się najpiękniej potrafiło. Wysyłało się takie zgłoszenie. Trzeba napisać kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, co robisz i tak dalej, i tak dalej. No i to zgłoszenie się wysyła. I teraz od nich zależy, czy się do ciebie odezwą, czy się nie odezwą. No w moim przypadku tak się stało, że się odezwali. Później mnie zaprosili na wiadomo już do Warszawy. No i tam już odbywały się przesłuchania w ciemno, dobór repertuaru, tak. No i tak to się zaczęło. A to była kwestia twojego dobrego warsztatu, czy tego, że się przebiłaś też jakąś tam energią swoją? No bo pewnie, no mówię, dużo było chętnych i pewnie każdy jakoś bardziej lub mniej umiał śpiewać. Ja ci powiem, że wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, jak osobowość w ogóle, nie tylko sceniczna, ale też jakby tak ogólnie, ma niesamowity wpływ na to, jak cię odbierają ludzie. I właśnie też ci wcześniej mówiłam, że wcale nie musisz być mistrzem świata w śpiewaniu, czy mieć po prostu magistra z wokalistyki, ale jak masz w sobie to coś, ten X-faktor, jak się to mówi, to prędzej czy później to jest kwestia czasu, tak, że ktoś cię zauważy, że ktoś na przykład zaproponuje ci współpracę, tak jak to było też w moim przypadku, że ktoś w ciebie uwierzy i cię gdzieś tam wspomoże, tak? Bo nie oszukujmy się, no taki program jest ogromnym wsparciem dla młodego artysty, który ma szansę się pokazać z jak najlepszej strony. I tutaj jest najważniejsza kwestia, to jest, wydaje mi się, przygotowanie od A do Z wszystkiego.
nie tylko piosenki, ale też na pewno twojej energii, twojego wyglądu, tego, w jaki sposób się zaprezentujesz, tak? Wiadomo, że jak, nie wiem, wejdziesz na scenę w jakimś poszarpanym dresie, czy tam jakiejś tam przepoconej, za przeproszeniem, koszulce, no to to też ludzie widzą, no nie? No, no sam wiesz, idzie piękna, ładna kobieta, no to się za nią obejrzysz, tak? A potem charakter i tak dalej, no to już jest jakby inna kwestia, nie? Ale no tak jest wszędzie. Że tak. Ludzie patrzą na ten wygląd. Okej, no może to są blindy i się tego nie widzi, tak? No ale na jakimś tam późniejszym etapie, no to jednak stoisz na tej scenie i no albo cię ludzie kupią, w cudzysłowie, tak? Albo nie. Czyli to, że jesteś ładna, też ma znaczenie. Pewnie, że tak. Wiesz, jak mężczyzna jest przystojny, jak ma to coś w sobie, jak kobiety się za nim, wiesz, uganiają, czy tam podrywają, tak? No to jest... Tak właściwie zysk też, tak? No bo przyjdą na koncert, myślę, tak. Kupią bilet, czy zagłosują, czy wyślą tego SMS-a. To wszystko tak naprawdę ma znaczenie. Mhm. No tak, znowu muszę do Ines powrócić, jak wczoraj rozmawialiśmy. Dosłownie podobnie powiedziała, że to ma bardzo duże znaczenie właśnie, nawet w tej branży disco polo szczególnie. Jasne, no pewnie, że tak. Że kobiety przychodzą dla tego wokalisty często i na odwrót. Nie, a jak wrażenia tak od środka w takim razie tego Voice of Poland? Wyobrażałaś sobie, że będzie jakoś bardziej magicznie, a było trochę zejście na ziemię? Nie, ja już wcześniej byłam w programie Bitwa na głosy. To była pierwsza edycja w ogóle w 2011. To był przełom 2010-2011. Ja już wtedy się przekonałam tak naprawdę, jak to wygląda z drugiej strony. Więc jakichś dużych oczekiwań co do poznania po prostu całej muzycznej branży, czy tam swoich idoli, czy chociażby jakoś zakumplowanie się z trenerami, to ja wiedziałam od razu, że to, no, wiadomo, że to nie do końca tak wygląda. Wiadomo, nie? Bardziej, wiesz co... może nie denerwowało, ale uciążliwe było czekanie, bo trzeba uzbroić się niestety w cierpliwość i pogodzić się z tym, że cały czas się czeka. Czeka się na swoją kolej, czeka się do wywiadu, czeka się na makijaż, czeka się na występ, czeka się na próbę, czeka się na podpięcie. I to, wiesz, wywołuje ogromny w człowieku stres. Ja to tak ostatnio porównałam do takiej sinusoidy, że człowiek tak... Dostaniesz się, wystrzał adrenaliny, emocje, wow, po prostu ekscytacja, jesteś, okej, no ale trzeba czekać. Czekasz na swój numerek, na swoją kolej, więc te emocje opadają. Za chwilę ktoś cię woła. Ja miałam wtedy nazwisko Piątek, więc wołali. Piątek, idziesz teraz tu i tu. No to znowu adrenalina, emocje, bo nie wiadomo, o co zapytają, co mam mówić, że stres, nerwy. I znowu się czeka. I znowu po prostu opadają emocje. I znowu występ, i stres, i tak cały czas. I wyniki, i ogłoszenia, czy się dostaniesz, czy nie. No powiem wam, karuzela różnorodnych emocji. Nie do końca zawsze pozytywnych, nie oszukujmy się. Te negatywne to jakie w takim razie? Wiesz co, negatywne to na pewno no, ciągła ocena ciebie. Ty jesteś cały czas tam oceniany. Niezależnie od tego, w jakim miejscu się obecnie znajdujesz, co robisz. Wszystko jest oceniane, tak? Twoja prezencja, to w jaki sposób się wypowiadasz do kamery, w jaki sposób się zachowujesz na scenie, wiesz. Trzeba naprawdę uważać na każdy najmniejszy szczegół, żeby też być pogodnym, tak? Żeby, nie wiem, jak ma najgorszy dzień w życiu, żeby, no wiadomo, maskować to, no bo co kogo to, za przeproszeniem, guzik interesuje, że ty masz dzisiaj okres albo, że nie wiem. Piesek ci zjadł coś i wymiotuje w domu na przykład, nie? Właśnie, hejtujecie mnie, a nie wiecie, że mam okres wtedy. Na przykład. No. Na przykład. Tak, dokładnie. Albo że... Ale wiesz co, to tak, no. Myślę, że tak jest, trzeba utrzymać tą energię wysoką na pewno w tym programie. Ale też cię chciałem zapytać, jak to wygląda od strony takiej, może stres to jedno, ale też relacje z tymi osobami, które tam... też występują, bo wy się tutaj w telewizji to wygląda tak, że wszyscy się lubicie, jest bardzo fajna atmosfera. Tak. Wszędzie praktycznie, czy to w takim programie, czy w jakimś Warsaw Shore, czy tego typu rzeczach, to jest utrzymane raczej w konwencji takiej, wiesz, że się lubicie. A jak jest z drugiej strony? Jeżeli chodzi o naszą edycję, to było tak, jak mówisz, że naprawdę każdy się polubił. Ja poznałam masę przewspaniałych osób, ale poznałam, wiadomo, też ludzi, którzy mieli tylko w głowie jeden cel.
wygrać i mam w dupie, za przeproszeniem, innych ludzi. Ja nie przyszedłem, czy nie przyszłam tutaj po to, żeby zdobywać sympatię, tylko żeby wygrać. I faktycznie takie osoby były, ale uważam, że to ich podejście też na późniejszych etapach niestety doprowadziło do tego, że odpadli, bo to czuć. Bo widz to czuje. Mi się wydaje, że takie rzeczy widać. Wiesz, gdzieś tam, może faktycznie niektórzy udają, nie? Super maskują. Ale wiesz, jak ktoś jest na początku swojej drogi, to wydaje mi się, że takie rzeczy prędzej czy później wychodzą na jaw. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie, no to u mnie przytrafiła się, że tak powiem, super ekipa. Wszyscy się świetnie dogadywaliśmy. No tak jak mówię, z jakimiś tam wyjątkami, nie? Ale trzeba się liczyć z tym, że konkurencja nie śpi, tak? Ale nikt sobie świn nie podkładał? W mojej edycji nie. A ogólnie słyszałaś o takich? Słyszałam. W innych edycjach powiem ci, że ludzie się nie socjalizowali ze sobą. Wręcz przeciwnie, jak ostatnio rozmawiałam z koleżanką z innej edycji, to powiedziała mi, że jest w szoku, że my się tak w ogóle wszyscy zintegrowaliśmy. Bo no w świecie, nie wiem jak jest w świecie na przykład sportów walki, czy jest też taka rywalizacja między wami? W świecie sportów walki przynajmniej ja mam doświadczenia z mężczyznami, że tak powiem, no bo z kobietami się nie biłem. No to jest tak, że wiesz, trenujecie razem, dajecie sobie po twarzy i później jest fajna rozmowa. I trochę te emocje są takie, wiesz, mocno wyładowane już fizycznie. Oczywiście zdarzają się dzbany, że ktoś tam się na przykład napala na treningu, chce kogoś tam uszkodzić, no to on dostaje w łeb i już nie przychodzi na trening. Ale to są rzadkie przypadki. A jeżeli chodzi już o zawodników stricte, no to nie spotkałem się. Może w tych całych freak fightach tam nie byłem, to nie wiem. Wiesz co, normalnie nie. W świecie na przykład muzyków, może nie muzyków, ale wokalistów, jest takie coś, że... Zazdrość. Jest rywalizacja, ale to jest taką nutką, że się, jak coś komuś nie wyjdzie, to w sumie spoko, nie? Nie wiem, że masz chrypkę dzisiaj, albo że coś ci nie wyjdzie, albo tu się pomylisz, tam się pomylisz, to uwierz mi, że są osoby, którym sprawia to satysfakcję, no bo są wtedy gorsi, tak? Tylko oni dalej, wypadają gdzieś dalej tam. Nie są lepsi, tylko ktoś jest gorszy, więc dalej się nie rozwinęli. Dalej się ale wiesz, rozwinęli. To jest bardziej artystyczny zawód tutaj. Tak. On się kojarzy z mniejszym wytrenowaniem, bo faktem, jak masz już głos, to można go poszlifować wiele tych... Oczywiście trzeba ćwiczyć, nie będę spłycał, ale no na przykład bicie się to jest typowo do wytrenowania, tak? Albo ktoś to wytrenuje, albo będzie dostawał po głowie. Jasne. A z piosenkarzami? Z wokalistami jest tak, że chyba... Po prostu oni, wiesz, albo ktoś umie śpiewać, albo nie, a później jak to się potoczy. Jakie jest twoje zdanie jako wokalistki w ogóle? Moje zdanie jest takie, że ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, bo okej, to, że masz głos, no to jest super dar, tak? Od tego z góry kogoś, kto ci ten dar wręczył. I teraz od ciebie tak naprawdę zależy, co z tym zrobisz. Albo możesz to wykorzystać i ćwiczyć, rozwijać się, chodzić na zajęcia, do szkoły muzycznej, na jakieś zajęcia wokalne. I na pewno będzie to dla ciebie w przyszłości niesamowicie profitujące, tak? Że przyniesie ci to korzyść. No bo ćwicząc i wiesz, cały czas pielęgnując ten głos, no to jesteś coraz lepszy, tak? No a jeżeli wiesz, masz ten głos i staniesz w miejscu, no to później już wiesz, to jest tak samo jak w moim przypadku, że dorobiłam się guzów na strunach głosowych. A czemu się dorobiłam? No bo byłam gówniarą, która nie miała zielonego pojęcia, wiesz, tak naprawdę o technice śpiewania. Darła za przeproszeniem ryja, tak? No i wiesz, no i tak się stało, że głos nie wydolił, nie? Po prostu się rozchorowałam, nie wyleczyłam choroby, śpiewałam siłowo. No i niestety musiałam się leczyć, jeden cały rok w ogóle nie śpiewałam. Cudem jest, że śpiewam tak naprawdę. Tak? No pewnie. Tak, bo to jest te, wiesz, jeżeli się nie wyćwiczy odpowiedniej emisji głosu, no to są różne, wiesz, później schorzenia. I to nie jest tak do końca jak laicy tacy jak ja myślą, czyli trzeba po prostu też technicznie do tego podejść, można sobie krzywdę zrobić. Tak, pewnie, że można. Wiesz, to jest fajny przykład takiej gwiazdy, która miała niesamowity dar, talent, który no, był czymś chyba, co już się wydaje mi, przynajmniej dla mnie, że się nie powtórzy już taka osoba, to jest na przykład Whitney Houston, która miała przepiękny głos i ona też go pielęgnowała na samym początku, bo
z mamą chyba, tam jej mama uczyła śpiewu czy coś takiego, czy też była wokalistką. No i głos miała przepiękny, no ale później przestała o niego dbać. Zażywała różne substancje, piła alkohol, jakieś tam leki i tak dalej. No i co się z nią stało? Niestety, no nie ma jej już z nami, nad czym bardzo ubolewam, bo była to wybitna artystka, ale też nie szlifując swojego talentu, no stało się to, co się stało, no nie? No tak, tak, tak. Czyli trzeba ćwiczyć. Dobra, czyli tak to mówisz było z tym programem, a w tym pierwszym wspomniałaś, że to było dla ciebie trudne, bo nie byłaś na to przygotowana. Czy ty myślisz, że tacy młodzi artyści, którzy rozpoczynają swoją karierę, powinni brać udział w takich programach, bo z jednej strony daje im to mega duży boost do popularności i oni są zauważeni, mają większe znajomości. Jeśli przejdą tak w sumie do etapów takich trochę dalszych jak ty, no bo jak się zatrzymają na początku, no to mniej. Tak. Czy to jest krzywda? Bo tobie się stało w sumie chyba to i to. Tak mi się stała krzywda. Ja, jeżeli chodzi o moje zdanie, moją opinię, ja byłam za młoda. Ja miałam w głowie pstro, zresztą, która 15-latka racjonalnie myśli, tak? Ja wychodziłam z tego założenia, że idę tam, po prostu jestem super, jaka to nie jestem, im pokażę, jaki ja mam wokal, jaki mam wygar, wiesz. Jeszcze zaśpiewałam po prostu piosenkę AC/DC, Highway to Hell, nie wiem, czy kojarzysz. Więc w ogóle ci tam producenci, bo to był pre-casting, później był casting, potem był jeszcze jeden casting. To taka mocno rockowa pod względem wokalu też. Tak, więc ja, wiesz, 15 lat, AC/DC, Highway to Hell. Nie wiem, o czym śpiewam, ale śpiewam, tak? I fajnie, no dostałam się. Tylko, że wiesz, nikt mi nie powiedział na przykład, że słuchaj, no to jest taka piosenka, że jak będziesz się darła, no to zaraz się zedrzesz, tak? Gardło i tak dalej. Ale ja się chciałam pokazać. I oczy mi się dopiero otworzyły w momencie, w którym to... Bo może zacznę od tego, nie wiem, czy ty w ogóle oglądałeś ten program, czy kiedyś widziałeś ten, Bitwa na głosy? Pierwszy? No nie, nie. To było no kupę lat już temu. 12. To wyglądało tak, że to były drużyny. Z każdego regionu w Polsce wybierało się bodajże 16 osób, które reprezentowały dany region i walczyły w szczytnym celu, jakim było na przykład wsparcie jakichś rodzin, czy kogoś po jakiejś tragedii, czy po pożarze, wiesz o co chodzi, czy jakiś tam osób... Z tego co pamiętam, to nasza drużyna chciała wygrać pieniądze dla poszkodowanych podczas osuwiska w Milówce. Osunęło się ziemia po prostu i ludzie zostali bez dachu nad głową. No, ale mniejsza. W każdym razie wyglądało to w ten sposób, że było nas 16 sztuk i każdy się chciał pokazać. Każdy się chciał, wiesz, z jak najlepszej strony, przygotowywał się, wiesz, śpiewał, ćwiczył, nie wiadomo co. Jak tam tańczyliśmy, to każdy chciał najlepiej tańczyć, najlepiej się pokazać. To taka wtedy jeszcze też była mentalność, bo to telewizja jeszcze kilkanaście lat temu, no to było w ogóle show, nie? I, w sensie dużo się zmieniło w twoim zdaniem? Tak, o, bardzo dużo. I wiesz co, i do czego zmierzam? Mnie to przerosło, bo jak 15-letnie dziecko może konkurować na przykład z 35-letnią kobietą doświadczoną, która skończyła studia muzyczne, która w swoim życiu prześpiewała masę koncertów, wydarzeń, eventów i tak dalej, i tak dalej. No i co teraz ja, taka dziewczyneczka, można by rzec, no jak ja się z nią mogę, wiesz, to tak jak ty byś się bił teraz z kolesiem, który bił się dwa razy na osiedlu pod blokiem, no i uważa, że super się bije, nie? No to jest trochę... Kompletnie bez sensu. Tak. Chociaż zdarzają się takie Wiem, walki, dlatego to porównanie. Ale co, kurczę, no i wiesz, przerosło mnie to, nie byłam gotowa. I dlatego przez kilkanaście następnych lat bałam się, wiesz, że znowu będzie to samo, że zje mnie stres, zjedzą mnie nerwy. Co prawda ten stres mnie zjadł, bo była taka nawet sytuacja, że po jednym z występów prawie zemdlałam, bo tam po prostu miałam takie emocje i tak się stresowałam, że całego występu nie pamiętam. To były blindy, czyli pierwsze przesłuchania, które już są w telewizji. Ja miałam taki stres, nie wiem dlaczego mi się tak to... Po prostu miałam to z tyłu głowy. A co się stanie, jak się nie dostanę? Wiesz? I... Wrócę na tą swoją przysłowiową wieś i powiem, że się nie dostałam.
i wtedy usłyszę. A nie mówiliśmy? I tego nie chciałam usłyszeć, więc się tylko modliłam, mówię, Boże, proszę Cię, żebym się chociaż dostała i tyle, nie? Jakby już dalsze etapy, to mam jakby w głębokim poważaniu, byleby tylko przejść tamto, żeby mi nie mówili, a nie mówiliśmy, po co tam poszłaś, nie? No, ale się udało i widzisz, i co wtedy mówili? A no, wyszło jej. No, fuks, nie? Jak to mówią? Rysło ci się. Nie, no żartuję. Wiesz, no, wiesz, jak to jest w każdym sukcesie, nie? Jak odnosisz sukces, to nagle jest milion znajomych i wszyscy cię znają i wiesz, nawet koleżanka, która chodziła z tobą do żłobka, powie, że jest twoją super koleżanką, nie? Tak, tak, bo przecież my się znamy. No wiesz, ja tam znam tego, tamtego. No tak, tak, tak. To się słyszy faktycznie. No, więc tam, na początku... Jak ktoś o kimś mówi właśnie, że jak ktoś się wybił, to wiesz, tam wszyscy go nagle gdzieś tam skądś znają. Nawet ktoś mi mówił, nie pamiętam już kto, że wiesz, dosłownie ludzie z jakiejś przeszłości, gdzie się nie lubili, nawet się odzywają do tych osób. Po prostu, no przecież kiedyś tam piliśmy. Tak, ale ja to samo miałam. Ja miałam to samo. Ja miałam dziewczynę na przykład, którą... można by powiedzieć, której się panicznie bałam, bo ona wzbudzała taki respekt, bo ja wiesz, na osiedlu się wychowywałam, no to też były dziewczyny, które walczyły o swoje, że tak powiem. Panicznie się jej bałam, a później właśnie wiesz, jak się dostałam, to tam jakiegoś SMS-ka napisała, że gratuluję. Nie? Więc ty... A to było dla ciebie przyjemne, czy tak rzuciłaś? Nie, ja tak wiesz, patrzę i o kurwa, nie? Dzięki jej. Okej, okay. Czyli co sądzisz właściwie o braniu udziału w takich wydarzeniach? Uważam, że warto, ale trzeba być gotowym. Mhm. Bo jak się nie jest gotowym, nie jest się pewnym tego, że to jest ten czas, że ja jestem gotowa, gotowy do tego, żeby zostać też konstruktywnie skrytykowanym, bo to też trzeba powiedzieć, że jesteś gotowy na hejt. Że jesteś gotowy na przykład publiczną ocenę, czasami oczernianie, czasami wiesz, powiedzenie, czasami dostajesz gorzkie słowa i kubeł zimnej wody na głowę, ale nie, moim osobistym zdaniem nie wysłałabym swojego dziecka do talent show, bo uważam, że nie jest to odpowiednie miejsce. Uważam, że jest to krzywdzące. Na pewno dla niektórych dzieci gdzieś tam to piętno tego niedostania się będzie ciążyło przez lata. Takie, wiesz, bycie niewystarczalnym. A przecież mama mówiła, że jestem najlepsza, czy tam najlepszy, nie? Najcudowniejsza, najpiękniejsza. A tu nagle... No, zderzenie z rzeczywistością. Tak, tak zwany punch in the face, nie? I takie, o kurde, no nie dostałeś się, no i co teraz temu dziecku powiesz? Właściwie tak, no. Powiedziałaś o stresie też, właśnie jak ty sobie radzisz, bo stres każdy odczuwa, nie? Nie można powiedzieć, zawsze jest jakiś delikatny stresik. Jak ty sobie z tym radzisz? Jeżeli chodzi o moją walkę ze stresem, pewnie twoja walka to też wysiłek fizyczny. Po prostu trenuję, lubię to robić, kocham to robić i tak na dobrą sprawę, wiesz, dobry trening, że tak powiem, siłowy i nie tylko, wyżycie się, to daje naprawdę taką satysfakcję i też takiego spokoju ducha mi dodaje, że słuchawki robię swoje, daję sobie mocny wycisk i też mi to pomaga. No ale nie ukrywam i też to mówiłam kiedyś, że no po programie musiałam się udać na tak zwaną terapię i uczęszczałam na terapię przez pół roku, bo tak trochę nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Nikt o tym nie mówi tak właściwie, bo też może się o tym, nie wiem, może się wstydzą powiedzieć. Ale popatrz, pochodzisz z małego miasta, nagle dostajesz się, masz możliwość wystąpienia, ogląda cię czasami kilka milionów osób, nie? I nie tylko w telewizji, bo też w sieci, w mediach, później gdzieś tam w radiu też o tym mówią. I dostajesz nagle wszystko, nie? Od tego losu, bo nagle z takiej szarej osoby, zwykłej, nie? Dostajesz wszystko. Uwagę mediów, czas antenowy, czas radiowy i czas internetowy. Powiedzmy, że program trwa przez ileś tam miesięcy, tak? I ten pik, ta dopamina i to wszystko trwa przez kilka miesięcy, ty jesteś w tej euforii, ty występujesz, tu masz makijaże, fryzury, no i nagle odpadasz, nie? No i wracasz sobie tym busikiem do domu, budzisz się następnego dnia, no i jest cisza, nie?
nikt do ciebie nie dzwoni, nikt się z tobą nie umawia, że będą próby, że jest jakiś wyjazd, że będziesz znowu występować, nie? I zostajesz nagle sam. Miałeś wszystko, nagle nie masz nic, nie? I wiesz, mnóstwo osób się z tym boryka, z tym, że wiesz, za dużo dostaliśmy naraz, nie? Bo dostaliśmy całą uwagę tak naprawdę i mediów, i telewizji, i internetu gdzieś tam przez jakiś czas i nagle, nie, wracasz do szarej rzeczywistości, jak to się mówi, nie? Telewizję to średnio obchodzi, bo ich obchodzi bardziej show. Tak, wiesz, ich to nie interesuje, nie? Mniej tutaj dla nich istotne. Jasne. Pewnie. Jeszcze wiesz, jak cię na przykład nie hejtują, no to małe piwo, nie? Ale wiesz, czasami jest też tak, że ktoś jeszcze pisze dobrze, że ta głupia laska odpadła, tempa, dzida na przykład, nie? Nienawidzę jej, niech zdechnie w ogóle, niech już nie śpiewa, niech zamknie mordę i tak dalej, nie da się jej słuchać. Wiesz, i ty wracasz, odpadasz, jeszcze czytasz takie coś. No takie przykre, nie? Tak, tak, tak. No wiesz, coś w tym jest, aczkolwiek czy ty takiego hejtu doświadczyłaś? Chyba nie aż tak, ale jakieś twoje konkurentki może, albo też uczestniczki? Tak. Wiesz co, ja jako takiego wielkiego hejtu byłam w szoku w ogóle. Moja osoba jakoś tak się przemknęła, wiadomo, że były jakieś negatywne komentarze. No sorry, nie jestem zupą pomidorową, nie muszę się wszystkim podobać, tak? Są gusta i guściki, jedni lubią taki wokal, drudzy lubią coś innego, więc ja jakby spoko, nie miałam z tym problemu, że wiesz, miałam kilka negatywnych komentarzy, spoko. Ale były dziewczyny, które miały masę hejtu, nie? I wiesz, ja im w pewnym momencie już później współczułam. Zresztą nie tylko dziewczyny, bo chłopaki też niektórzy mieli. Bo ja uważam, że nikt na to nie zasługuje. Nikt nie zasługuje na to, żeby otrzymać wiadomość typu powieś się, bo zabij się. Albo zamknij się i w ogóle zamilknij na wieki, bo jesteś beznadziejny. Albo głupie to. Albo ona jest beznadziejna, nie? I kropka. Wiesz, no i czytasz sobie coś takiego. Ja wiem, że z perspektywy czasu musisz się liczyć z tym, że jak idziesz do takiego programu, no to sorry, no będziesz oceniany, ale to jest chyba takie najgorsze. Jeszcze sorki, że ci przerwę, ale a propos... Raczej ja tobie, no. Widzę, że monolog, nie? Ale nie, no bardzo dobrze, już kończę. No. Chciałam tylko powiedzieć, że największego hejtu, jakiego doznałam, i to jest wspaniała historia, nie zapomnę jej nigdy, to jest hejt ze strony koleżanek po prostu, które mają różne fejkowe konta i one sobie po prostu czasami coś piszą. Raz była taka sytuacja, że, bo ja ci już wcześniej też wspominałam, że studiowałam na UW w Warszawie pedagogikę. No i mogłabym być nauczycielką od 1 do 3, też pedagogiem w szkole i tak dalej. No mniejsza. W każdym razie na ten sam rocznik uczęszczała jedna taka moja znajoma. I pewnego razu odpalam sobie ten mój występ, patrzę. No i tam, nazwijmy ją Marysia, nie? Marysia pisze, ja ale beznadziejna, kropka. Po 2 sekundach musiałam wyłączyć to wycie, bo nie da się jej słuchać, kropka, dramat, chyba 10 wykrzykników. I ja się patrzę w ogóle, nie? A to ta laska z moich studiów, nie? Ta, wiesz, moja znajoma. Ja mam takie, tylko jej napisałam pod spodem, ej, chyba się nie przelogowałaś na fake konto, nie? No i po 5 minut i nie było nic. A to widać, że taki wylew frustracji. No. Mnie zawsze zastanawiają ta grupa ludzi, która nadużywa tych wykrzykników. Więcej niż 3 to już takie, to już musi być gruba frustracja. Ale tak. Co ich tak boli, to ciężko powiedzieć tak naprawdę. Może też chcieliby być w tym miejscu, wiesz, no. Wiesz, jak to jest? Jednak to nie jest tak, że wrzuciłaś parę piosenek na YouTubie, tylko nagle wyszłaś na świecznik. No więc ocena jest na to. Kuba, ale musisz zwrócić uwagę na to, że mi tego za darmo też jakby nikt nie dał, nie? Jasne. Że ja też jakby na to zapracowałam i też ciężko jakby całe swoje życie i się uczyłam i kształciłam w tym kierunku. Ja im nie bronię. Przecież jak chcą, to niech idą, nie? Tak. Wiesz, to niech wyjdą ze swojej strefy komfortu, z której notabene ja też wyszłam, no bo przez kilkanaście lat śpiewałam sobie jakieś joby, eventy i sobie z tego super zarabiałam i utrzymywałam się tak przez całe studia i szkołę średnią. I co? No i kurczę, nagle wyszłam z tej strefy komfortu, no i spoko, nie? I wiesz, i wiadomo, że początki są trudne, ale wierzę w to, że będzie coraz lepiej, tak?
Mhm. Trzeba tylko po prostu ruszyć cztery litery. Często nawet i twoi fani mogą nie wiedzieć, ile się za tym kryje, więc tak naprawdę, wiesz, bo to nikt nie pokazuje, ile to treningu, prawda, wymaga od ciebie, żeby się stać w czymś dobrym, tak naprawdę. No, ale to ty też możesz to powiedzieć, tak? Trenujesz sam, wiesz, ile to wymaga pracy, ile to wymaga pokory też przede wszystkim. Trzeba być, jakby mieć też tę świadomość, co ja potrafię, no nie? Bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach bardzo wielu osobom brakuje tej pokory w sobie. Nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika może z jakiejś takiej mody, żeby być pewnym siebie, żeby nie dać się i tak dalej. Ale wiesz co, mam wrażenie, że naprawdę niektóre osoby powinny się, wiesz, dwa razy zastanowić, nie? Zanim coś powiedzą, zrobią, czy nie wiem, gdzieś pójdą, czy będą mówić, że są dobrzy w tym, nie? No, trenowanie, tak jak powiedziałaś, no to jest bardzo trudne, no bo idziesz, niby lubisz się bić, ale lubisz wyjść na ring i się bić, a nie lubisz dwa razy dziennie rano o 6 biegać, a wieczorem jeszcze zrobić sobie 20 rund. I trzymać dietę i jeszcze trzymać michę, nie? Żeby, kurczę, jakoś... W miarę przynajmniej, prawda? Bo to też nie... No nie można sobie pozwolić na wszystko, jasne. No jeśli chodzi o hejterów, no to wiadomo, też ich trochę mamy, ale to też... Ale ty masz hejterów, czy ogólnie... Ja mam mniej troszkę hejterów, aniżeli goście. Czyli zostałem teraz hejtowana. No różnie bywa, wiesz, ale ja na przykład, ja zawsze jestem ciekawy tych ludzi. No jeżeli ktoś idzie i mówi, idź się powieść, no to tak samo jakby mi powiedział, idź dzisiaj na rower, no to ja nie pójdę, no bo nie umiem jeździć, po pierwsze, to jest informacja dla was, możecie się ze mnie śmiać, a po drugie, no nie muszę słuchać ludzi, tak, no, jeżeli ktoś powie, no... Ktoś napisał, ale ten prowadzący to Webster. No i co ja mam mu w sumie odpisać? Co to znaczy? To jest pozytywne czy negatywne? No chyba, negatywne, wydaje mi się. Taki, wiesz, Webster, taki niekumaty. A, że okej, że niekumaty. Tak mi się wydaje. Ale czemu myślisz, że cię na przykład hejtują? Nie, no bo widziałem komentarze. A z czego to wynika? Tak, z czego to wynika? Z frustracji takiej mi się wydaje. Wiesz, ktoś siedzi sobie w domu... Tak podświadomie wie, że nic nie robi cały dzień, więc też jest trochę poddenerwowany, patrzy, a ktoś coś robi, to mu napisze. Okay. To mnie nie dziwi nawet, tylko dziwią mnie bardziej znajomi jacyś, którzy na przykład ja znam i spotykam ich normalnie i na przykład oni właśnie napiszą taki komentarz. Ale do ciebie czy ogólnie, że piszą takie komentarze? No nie, to, że piszą ogólnie, to mnie mniej obchodzi. Bardziej, wiesz, bardziej że do ciebie. Bardziej, tak, to mnie po prostu dziwi, nie? Dziwi, czasem mnie to irytuje. Boli cię coś? Boli cię na przykład, w sensie nie, że kolano czy tam łokieć. Dzisiaj nie noga. Nie widzę, że masz siniaka na tutaj, ten, na ręce. Mogę chyba mieć. Od tego, od treningu. No, w każdym razie nie, czy cię boli, wiesz. Nie, czy wolą mnie takie komentarze? Tak, takie komentarze. Nie, irytują czasami. Wiadomo, że to jest irytujące, że... Znaczy ja mam bardziej takie... Nie no, przecież spotykam gościa, normalnie mówi, dodatku jest ciotą tak naprawdę i pisze mi coś takiego. Przecież jak go spotkam, to wiadomo. No i wtedy go spotykam, no i później już nic nie pisze. Okej, a był jakiś... Ale, bo na żywo nie powie. W twarz nie powiedział nigdy? W twarz może dostać najwyżej. Ale osoba. Ale nigdy nie powiedział hejtu. No nie, ale powiem ci, że takiej sytuacji trochę było. Można by opowiadać, tak? Naprawdę, że spotykam... To opowiedz jakąś. A to ty ze mną wyjadł. No ale jestem ciekawa, no czemu? Co? No na przykład nie, ale wiesz co, no na przykład był gość, który, co on tam pisał? No coś tam pisał o mnie właśnie takie, wiesz, wyśmiewał się ten. No i spotkałem go w końcu na stacji benzynowej. No i mówię, pytam się go kulturalnie tam o parę rzeczy, mówię, co ty tam, wiesz, i tego. No nawet mi nic nie odpowiedział, on stał jak wryty, cały czerwony. No i tyle właśnie. No nie chciałbym używać takich słów ten, bo wolę zachować. Okej, rozumiem, się ten, ale czyli po prostu. No tak, do konfrontacji. Do wymiany słownej. No i jakby on mi nic nie napisał i od tego czasu mi nic napisał. Nie napisał. Jakby to jest bardziej dla mnie, wiesz, bardziej irytujące no, niż taki anonim. Nie? No bo anonim, no to anonim ich jest dużo. No, ale z gośćmi tak jest. Na przykład tam czasem jest shorts, to potrafi być z 200-300 komentarzy hejtu. Karolina, przygotuj się na to. Nie, u ciebie tak myślę, że nie będzie. Nie, wiesz. To są tematy, jak coś wiesz, nowego się pojawia, ten, ale wydaje mi się, że jest wiele takich osób niespełnionych, czyli po prostu chcą być wokalistami i dlatego patrzą na ciebie i mówią, jej się udało chujowo, nie? No, wiem, no ale to no trudno. Ale to nie? Dobrze, to jest motywacja. Dzięki, wiesz, no, żeby iść dalej. Wiesz, wolałabym na przykład, żeby ta osoba przez to, że coś mi się chociaż, kurczę, w jakimś malutkim procencie udało,
żeby też na przykład pomyślała, hej, no to skoro kurczę, ona też coś tam sobie działa, no to ja też może mogę tak robić, nie? A to nie jest ten sposób myślenia. No wiem, ale jakby trzeba sobie pomyśleć, że wszystko mamy w głowie, nie? I wiesz, podświadomie jak myślimy o czymś, że jesteśmy beznadziejni, że wszyscy mają lepiej, a my po prostu cały czas mamy pecha, no to też trzeba się zastanowić nad sobą, nie? Ja kiedyś taki byłem, bo się też właśnie wychowałem w takim środowisku, tak wiesz, było dość, no nie było bogato, też bloki i tak dalej. I też byłem trochę takim hejterkiem, jak widziałem, że coś komuś tam wychodzi, no to też mu coś tam napisałem. Więc jestem w stanie po prostu zrozumieć psychikę takiej osoby. Odważne wyznanie, ale byłem mi takim trochę trolem, takim trochę hejterkiem, jak byłem młodszy. Naprawdę? Tak. A ile masz lat? Ale nie tak bardzo, jakoś wiesz, żeby nie było. 27. Ty gówniarzu, jesteś młodszy ode mnie? Ile? Nie, ile? Ty jesteś 9,4 czy 5. Nie, 9,5. No. To w moim wieku, dobra. No, no ale to kiedy masz urodziny? Listopad. A to ja mam za 5 dni. No, właśnie tak mi się wydawało, znaczy, że za 5 dni to mi się nie wydawało, ale wszystkiego najlepszego, ale mówiłaś, że właśnie że 12 lat temu i miałaś 15 tak, lat. Tak, bo połączyłeś sobie kropki. No to jak miałem, tak, jestem dobry właśnie z matematyki, wow. Widać. No jak miałem 15 lat, to mogłem jeszcze już kończyć moją karierę hejterską. Okej. Okay. Ale nigdy za to nie dostałem i tego żałuję po prostu, może bym się dorobił. Nie no, zmądrzałeś po prostu, tak? No nie, właśnie, no ale... to nie było aż tak, nie jak ludzie robią. Ale nie? Patrz Kuba, no zwróć uwagę, że tak na dobrą sprawę największymi hejterami w dzisiejszych czasach są dwie kategorie osób. Dzieci i starsi ludzie na Facebooku. No tak, tak. Starsi ludzie na Facebooku zdecydowanie. Starsi ludzie na Facebooku, to co wypisują, to jest po prostu kosmos. Ostatnio jak widziałam, wiesz, nie, oczywiście nie mam nic do starszych osób, ale mam bardzo wiele zarzutów co do komentarzy na Facebooku, bo to jest niesamowite, co się dzieje. A na Facebooku cię hejtują? Czy co? Wiesz co, nie, ale a, że ty masz czasami zarzut, sobie, wiesz, tak? Popatrzę, no, no nie, co no, ludzie, bo ja lubię czytać komentarze, czasami, wiesz. Jem sobie popcorn, no nie, i czytam no, gówno burzę w komentarzach, ale aha, też wiesz, czasami, ja zazwyczaj lubię pisać te pozytywne komentarze, a jak mnie coś, wiesz, irytuje czy coś, po co ja mam sobie tymi negatywnymi rzeczami znowu zaprzątać głowę i to pisać, nie, ty jesteś beznadziejny, zdechnij. I coś tam. No. Nie no, aż tak to nie, ale czasem można poddymić, na przykład wiem, ale... napisać, że jesteś lepsza i już, nie? Ale po co? A to nie jest taki hejt. Ale wcale tak nie jest, nie? No, wiesz, ale wiesz, trzeba mieć pokorę i to jest to, co mówiłam. Ktoś, kto tak mówi, to przeważnie, wiesz... Jest zakompleksiony i nie ma pokory, tak, nie? Tak, tak, tak. No, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba dobro promować, że trzeba wysyłać pozytywne energie, wibracje i wiesz, po co... Wiesz, po co sobie takimi rzeczami zaprzątać głowę? No, no właśnie. No pomyśl sobie, no są mało różne. Masz stresu w życiu swoim. To jeszcze, żebyś się stresował w sieci. Ja mam... Stres jest fajny. Masz TikToka? Mam firmowego jakby. Aha, firmowego. I tak. Co najczęściej masz na TikToku? Nie przeglądam. A nie przeglądasz w ogóle? To dobrze. Nie przeglądam, bo jak przeglądałem TikToka, to widziałem rady na temat relacji. Więc i tego typu rzeczy, że tam red flag u dziewczyny, red flag u faceta i mnie to irytowało, bo same takie praktycznie rzeczy mi się, albo jakieś takie, wiesz, taki chłam, nie? Okej, okay, taki shit po prostu, tak, nie? Tak, tylko tak. Wiesz, to algorytm zarabia, nie? Zarzućcie mi, że właśnie algorytm karmi. Tak, tak, algorytm takie rzeczy, więc może ty jesteś po prostu toksyczny. Jakiś red flag. O, będzie shortcik z tego dobry. I ty nie jesteś hejterką. No red dobrze. Flag. Nie, tak naprawdę co do TikToka, to wrzucamy tam filmy, ale ten, nie przeglądam. Nie, prywatnie. Nie, no śmieję tak się. Tak, jestem toksyczny. Nie, wiesz, ale wiesz dlaczego to mówię? Bo ja jak wracam sobie do domu, to jest moje, TikTok to jest moje guilty pleasure. Ja sobie wracam, robię sobie herbatkę, świeczki sobie odpalam, wchodzę sobie pod koc i przeglądam, nie? Tak. I wiesz, i ja na przykład wychodzę z tego założenia, że nie chcę się dołować tą aplikacją, dlatego mam same kotki, same pieski jak się tulą, jak tam dzieciaczki sobie coś gotują. I tak ogólnie taki pozytywny vibe mam z tego, że to ja sobie to oglądam na takiej zasadzie, żeby sobie polepszyć humor, żeby tak jeszcze mieć tę krztę nadziei w sobie, że świat nie jest taki zły. A wiesz, z kolei moi znajomi na przykład mają cały czas
wokalistów, nie? I przeglądają wokalistów, takich, śmakich, wiesz, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Australii, takich, owaki, wiesz, i się dołują. Boże, ja co, oni są super, a ja jestem beznadziejny, bo ja tak nie zaśpiewam i tak dalej. I się tylko tym dołują. To samo jest z treningami. Ja na przykład wszystko odnośnie treningów dałam, że to mnie nie interesuje. Bo ja wychodzę z pracy i to jest moje życie po prostu po pracy, a treningi, wiedza, mam książki, jak sobie chcę odpalić jakiś film, to sobie odpalę i do widzenia. Ja TikTok to jest moje guilty pleasure i nie chcę właśnie, wiesz, trenerów personalnych, medycznych, gdzie ja sobie tam popatrzę na jakieś ćwiczenia, a ktoś pisze, to w ogóle tak nie jest, to jest źle technicznie, w ogóle coś tam, nie spięty brzuch, nie? No i po co ja mam to czytać? A to w branży to jest popularne, takie hejtowanie. Ja ze strony trenerów personalnych, no nawet nie powiedziałem o tym też, bardzo duży hejt i takie bajki o mnie wymyślają, że mam tam jakieś dzieci, albo że mam zakaz robienia treningów dane, albo że mam sprawy sądowe za jakieś treningi. Ale wymyślają, czy to prawda? No pewnie, że to nieprawda. To jest całkowicie nieprawda. Jak ja to usłyszałem, to po prostu ze śmiechu ten. Ale wiesz co, to jest też zależy od podejścia, tak naprawdę. Bo na tym TikToku ja czasami też widzę właśnie oprócz tych rzeczy, tych relacyjnych, to też widzę takie motywacyjne rzeczy, nie? Jakieś coachy. Lambo, tu czasem Andrew Tate, tu jakieś tego typu. I wiesz, ja mogę powiedzieć, czemu nie jeżdżę Lambo na przykład, tak? Albo ten, a mogę powiedzieć, no fajny samochód. No więc to tak samo chyba z tymi wokalistami, no fajnie śpiewa, albo... Tak, ale no dobra, no ale właśnie, tylko że chodzi o podejście i myślenie. Wiesz, ja bym się dołowała na takiej zasadzie, że właśnie... Wow, ale ktoś super śpiewa, nie? Tak? No i napiszę, wow, ale super śpiewasz. Ale moja podświadomość działa tak, kurde, jestem beznadziejna, bo ja tak nie umiem zaśpiewać. Dobra, kończę karierę muzyczną po prostu, wyprowadzam się, jadę, nie wiem, do roboty, do Niemiec. I wiesz, i po prostu takie myślenie mam na zasadzie, że to mnie po prostu... Co? No demotywuje, nie? Wiesz, że się do niczego nie nadaje. Mam takie myślenie, nie? Wiesz, o co chodzi. Może to wynika, wiesz, z dzieciństwa, ze szkoły muzycznej czy coś, że ci cały czas porównywali, wiesz, oceniali i ja tak automatycznie mam? Nie wiem, może dlatego, nie? Czasem z ambicji też, nie? Ale można sobie pomyśleć zawsze, że możesz do tego dążyć. Pewnie, no. Za tym każdy jest też inny. Ale to chciałem cię też o tych trenerów podpytać, bo ty mówisz, że jesteś taką... Mów. Tak, mówisz, że jesteś taką trenerką starszej gwardii. To co sądzisz o nowoczesnych trenerach albo tych trenerach medycznych i tym podobnych? Wiesz, jeżeli są to osoby kompetentne, które nie robią nikomu krzywdy, widać efekty ich pracy, klienci są zadowoleni, jak najbardziej, nie? Wiesz, czasy się zmieniły, rynek się zmienił, mamy mnóstwo, wiesz, jakichś akcesoriów dodatkowych, czy gum, czy jakichś ketli i tak dalej, nie? Wiesz, jak najbardziej można z tego korzystać, nie? Wiesz, jako, nie wiem, jak to urozmaicenie. Powiedzieć? Urozmaicenie. Tak, jako urozmaicenie, dokładnie. O tym słowie myślałam, ale wiesz, nie bazowałabym tylko na przykład na tym, że 2 godziny aktywuję biodra i 2 godziny po prostu aktywuję jakieś tam mięśnie pośladków, bo tak też się zdarza, nie? Po czym zrobię jedno ćwiczenie i idę do domu, nie? No. Wiesz, godzina mobility. Godzina mobility, wiesz, jakieś tam. Oczywiście ja tego nie neguję, bo ja sama się jakby rozgrzewam i mobilizuję i aktywuję, wiadomo, tak? Ale nie traktowałabym tego jako, wiesz, główny aspekt w treningu, nie? Bo no nie oszukujmy się, wycisk, odwodzenie nogi z gumą do boku, no, a porównując, nie wiem, ciężkie przysiady ze sztangą, no to no, jakby wiadomo, tak? Więc jeżeli ktoś, wiesz, jest kompetentny, jak najbardziej. Ja bardzo lubię osoby, które mają wiedzę, świetnie przekazują tę wiedzę, a przede wszystkim mają klientów. No nie oszukujmy się, no klient nasz pan, nie? Jak klient chce, no to tak na dobrą sprawę wybierze takiego trenera, bo mu to odpowiada, nie? No właśnie, a z kim ty pracujesz? Z kim są twoi klienci? Jeżeli chodzi o moje klientki, które bardzo serdecznie pozdrawiam. Czyli pracujesz głównie z kobietami? Tak, głównie z kobietami. To wiesz co, to jest wachlarz różnorodnych osobowości, emocji, osób. Natomiast w dużej mierze ja współpracuję z takimi kobietami, można by powiedzieć po 40.
kobietami dojrzałymi, starszymi. Też mam panią jedną, Renatkę, która ma ponad 60 lat i wzięła się za siebie tak naprawdę rok temu. Więc powiem ci, że dla mnie już taka osoba na samym wstępie, która, wiesz, w takim wieku chce walczyć jeszcze o siebie, wiesz, o co chodzi, to jest dla mnie coś niesamowitego. No i z takimi osobami w większości współpracuję. I to z bardzo, że tak powiem, prostej przyczyny, że większość też starszych, dojrzałych kobiet często przychodzi na siłownię po prostu, wiesz, porozmawiać, czasami się wygadać. Czasami ludzie mają różne dni, dobre, złe. I ja myślę, że trener to też jest taki trochę terapeuta, wiesz, że te kobiety często ze mną rozmawiają na różnorodne, że tak powiem, tematy i chyba cenią sobie we mnie to, że jestem osobą, która po prostu wysłucha, która przy okazji zrobi wycisk, ale też one jakby, nie wiem jak to powiedzieć, wychodzą z tego treningu też z takim przeświadczeniem, że to nie jest odbębnienie roboty na zasadzie rób dwa przysiady, 10 burpeesów i tak dalej, tylko że też jakby rozmawiają ze mną, nie? I uważam, że wiesz, każdy dobiera sobie trenera pod siebie, tak? Bo są trenerzy, którzy nie rozmawiają kompletnie, są profesjonalistami, robią to, co mają robić i idą do domu, tak? Natomiast wiesz, ja jakoś jestem taka empatyczna, że przyciągam takie fajne osoby i mam same fajne panie, z którymi się super dogaduję. Czyli także wybrałaś sobie taką, powiedzmy, niszę tych kobiet i one do ciebie tam lgną. Może, wiesz, to może nie, że niszę, właśnie to jest to, co powiedziałeś, że one jakoś do mnie lgną, może za duże słowo, ale coś jest może takiego we mnie, że one po prostu lubią ze mną spędzać czas. A faceci nie zgłaszają się? Było, nie, nawet miałam chyba dwóch albo trzech panów. Ale wiesz co, jakoś tak, no to trochę dziwnie wygląda. I wydaje mi się, że ja jakoś tak nie czuję się na siłach, żeby pracować się z panami. Po prostu jakoś tak... Dyplomatycznie, no. No nie, nie czuję się na siłach, żeby po prostu trenować z panami. Uważam, że lepiej sobie z tym poradzi jakiś konkretny byku, który ich tam zmobilizuje. Wiadomo zresztą, że facet, jak widzi drugiego większego faceta, no to ma kompleks tej tak zwanej mniejszości i chce wyglądać tak jak ten facet, więc idzie do tego dużego trenera, żeby też być taki, nie? No proste. Wiesz, chciałem cię zapytać właśnie, czy z facetami może miałaś jakąś taką sytuację, że nie wiem, podrywali cię albo coś takiego? Na siłowni czy na imprezach? No, bardziej chodzi mi... A możesz opowiedzieć i na imprezach, i tak samo jako trenerka na przykład. No, powiedz, że klient o to nie. Klienci nie. Raczej, wiesz, ja się staram dyplomatycznie, zresztą też tak jak mówię, na treningach ja mam zazwyczaj panie, robię swoje, z nimi rozmawiam, jak z kimś jestem. Ja się skupiam na tej osobie w 100%, staram się ją wysłuchać, dostosować dla tej osoby ćwiczenia, przede wszystkim odpowiednie do wieku, do możliwości, umiejętności. Natomiast miałam bardzo wiele śmiesznych sytuacji, jak śpiewałam po weselach, bo bardzo wielu wujków Andrzejów i wujków Zbyszków i wujków Mietków, przepraszam, jeżeli tak ktoś ma na imię, tak się po prostu mówi w slangu, tak? No tak po prostu się mówi, Grażyna, Janusz, no wiadomo, żeby tam się ktoś nie poczuł urażony, nie? No nie raz Andrzeje w komentarzach. No jak śmiesz! Nie, nie, no w każdym razie historie z nimi były przeróżne, ale co jest najgorsze i najbardziej obrzydliwe, to to, że bardzo często ci faceci mają żony, mają dzieci i na przykład te żony idą uspać dzieci do pokoju hotelowego, a taki Andrzej przychodzi, zgaduje cię, bo żona sobie poszła. I to jest dla mnie najgorsze, wiesz, że ja nie rozumiem, jak tak można się zachowywać. Nigdy w życiu bym nie chciała mieć do czynienia z taką osobą, która po prostu pod nieobecność swojej partnerki za drzwiami podrywa jakąś, wiesz, młodą siksę, nie? Umówmy się. No więc to takie były sytuacje. To są nieprzyjemne sytuacje, bo bardzo często te osoby są nietrzeźwe i bardzo ciężko jest te osoby później od siebie
odciągnąć, tak? No bo jak się przykleje... Chcesz to zrobić w miarę tak grzecznie, tak, żeby no, też nie urazić. Też jesteś w pracy, coś, nie? No nie możesz powiedzieć, weź gościu, idź mi stąd, spadaj i tak dalej. No tylko no niestety musisz jakoś niby, tak to... Niby możesz tak powiedzieć. No, podobno możesz już nie zagrać później. Powiem tak. Albo najlepszą metodą dla takiego osobnika jest opicie go do nieprzytomności. O, to dobra rada. I zazwyczaj koledzy z zespołu, i tutaj mówię już do niektórych z Państwa, jeżeli lubicie zagadywać jakieś tam kobiety, wokalistki i tak dalej, to zazwyczaj koledzy z zespołu taką osobę troszkę upijają, żeby sobie po prostu poszła. Ale sprzedałaś teraz patent. Sprzedałam, patent, wiesz, przepraszam. Wiesz co, a ten, podróżujesz? Podróżujesz, bo opowiadałaś o sytuacji w Londynie, tak, że niezbyt Ci się podobało. No, w sumie kocham podróżować, kocham ciepłe kraje, ale jakoś tam mi się nie podobało, nie czułam się bezpiecznie tam. Nie wiem, może to wynika z jakichś tam moich fobii, ale po raz pierwszy naprawdę doznałam takiego jakiegoś lęku społecznego, co mnie dziwi, bo jestem raczej otwartą osobą, zresztą jak widać, a tam się panicznie bałam. Nie wiem, cały czas tak chodziłam z torebką, tak? Bo się bałam, że... A spotkała Cię jakaś sytuacja, że tak nastawienie w to zbudziło? Wiesz co, bardziej mówienie innych osób, żeby cały czas uważać, żeby trzymać torebkę przy sobie, że tu kradną, że to, że po prostu... Przyjechałam tam z takim nastawieniem, ponieważ osoby będące tam wcześniej już mnie nastraszyły, że niesamowicie trzeba uważać, ponieważ w dużych skupiskach ludzi, no... po prostu się okrada. Tak, i... tam jest bardzo dużo w jednym miejscu osób. Ja słyszałam, że tam jest kilkaset kultur zarejestrowanych. Nie wiem ile dokładnie, nie chcę tutaj teraz jakieś palnąć liczby, nie wiadomo, z kosmosu, ale wiesz, różnorodność kultur, wbrew pozorom, my czegoś takiego tutaj nie mamy. Chyba że wiesz, w Warszawie faktycznie, Kraków, większe miasta, jest tak zwana multikulturowość. Natomiast wiesz, gdzieś tam w małych miejscowościach tego nie ma. I myślę, że naprawdę jak ktoś przyjedzie z takiej małej miejscowości, to może być to dla niego zaskoczeniem, tak? Że na przykład tutaj idzie piękny Azjata, a za nim na przykład pani ubrana, wiesz, od stóp do głów, i nagle idzie ktoś ciemnoskóry, nagle idzie ktoś, wiesz, na przykład jakiś Hindus i tak dalej. I wiesz, i to jest takie dla Ciebie, że kurczę, Ty tu jesteś obcy, nie? Nie ma tu takiej, nie masz się z kim w sumie utożsamić, nie? Bo każdy jest inny. Wiesz, ta inność jest piękna w tym wszystkim, bo to nie o to chodzi, że ja teraz mówię, że ktoś jest inny i że mi to nie odpowiada. Tylko, wiesz... No masz prawo czuć dyskomfort. Czuję się, tak, czułam po prostu dyskomfort i tyle, nie? Bałam się. Sprawa. Tylko że na razie to jasne, to jest takie odczucie, ale ci ludzie tylko szli. Więc to nie była jeszcze taka niebezpieczna sytuacja, ale powiedzmy, nie wiem, ktoś na ciebie jakoś napastliwie nie, patrzył, nie, coś tak, tam, no czy... tak, właśnie to była taka sytuacja, jak byłam w metrze, w metro, czekałam na właśnie, na pociąg, tak się mówi, to jest chyba, tak, na metro, i było po prostu multum ludzi i centralnie 5 centymetrów, nie no, może 10, 10 centymetrów, prosto po prostu w moją twarz. Widzę dwie głowy wysokich, muskularnych, ciemniejszej karnacji mężczyzn, którzy się tak na mnie patrzą, nie? I po prostu ja zamarłam, nie wiedziałam, czy oni coś ode mnie chcą, czy nie, no ale najwidoczniej im to po prostu nie przeszkadza, bo u nas w Polsce tak nie ma, u nas w Polsce. No wiecie, no, o co mi chodzi, że raczej jest ten dystans społeczny, tak? I każdy, nie wiem, jak stoi, czy gdzieś tam koło siebie siedzi, a siebie nie zna, no to raczej da tę głowę w drugim kierunku, żeby nie krępować też tej drugiej osoby. Tak, takie to było dziwne. I no wiem, to są błahostki, to są bzdury, nie? Jaka głupia laska w ogóle, co nagada. Ale czułam się niekomfortowo, bałam się po prostu o swoje bezpieczeństwo. Że no ktoś pewnie, coś... czasem lepiej odejść niż dostać nowe. Tak, no i nie wiedziałam tak naprawdę, co ci panowie chcą, a oni po prostu sobie stali, nie? A ja źle odczytałam intencje. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego taki lęk się we mnie wzbudził. Natomiast
No, muszę się do tego przyznać, że się po prostu przestraszyłam, nie? Tak, tak. No jakby ktoś chciał skomentować, że to takie nadwyraz, tak, no to, tak, że... to wiadomo, że to każdy ma prawo do swoich odczuć i wiadomo, ciebie to zaskoczyło z małego miasta do dużego. Nagle ludzie, których wcześniej no, nie miałaś okazji widzieć, tak. No to naturalne, że tak się stało. To fajnie w sumie. A w innych krajach byłaś? Pewnie, że byłam. Uwielbiam w ogóle Grecję. Kocham wyspy. Kreta, po prostu w Krecie się zakochałam. Tam to w ogóle bym chciała mieszkać kiedyś, słuchaj. A ty podróżujesz? No, rzadko raczej. Nie lubisz podróżować? Nie ma czasu. No to co robisz, że nie masz czasu? Pracuję. Ja też pracuję. Nie no, czasem gdzieś się wyskoczy, wiadomo. Mhm. Nie no, ja byłam jeszcze na Cyprze, pięknie też mi się podobało. I mam w planach aktualnie albo Sycylia, albo Egipt. Na pewno te dwa kraje, bardzo kraje, no Sycylia to we Włoszech, tak. Ale bardzo mocno bym chciała odwiedzić te dwa miejsca. No to super, tego ci życzę. Fajnie opowiedziałaś o tej jednej stronie bycia trenerką i też wokalistką, także dzięki. Życzę sukcesów, dziękuję Karolina bardzo. I dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za rozmowę, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś. No i też Państwu, którzy będą to oglądać, też dziękuję za wysłuchanie i za to, że byli. No. Wytrwali do końca. Żegnamy się. Żegnamy. Cześć. Trzymajcie się. Karolina, jesteś trenerką, także daję Ci książkę moją, którą napisałem dla trenerów personalnych. Wow, dzięki. Tak. I masz kawkę również. A kawę to się kocham. Lepiej trenowało. Bardzo też ci dla dziękuję. Aktywnych. Jesteś chyba aktywna z tego, co słyszałem. Tak. Tak, staram się przynajmniej. No tak mówiłaś właśnie, więc... Super, bardzo dziękuję. No. Zarówno z jednego, jak i z drugiego skorzystam, bo jestem kawoszem niesamowitym. Mam nadzieję. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki.